W rozdziale 13 książki Ewangelia według Jezusa MacArthur kontynuuje dyskusję na temat 13 rozdziału Ewangelii Mateusza. Dochodzi do miejsca, gdzie znajdują się dwie z najkrótszych ze wszystkich przypowieści. Mateusza 13, 44-46 to przypowieść o ukrytym skarbie oraz przypowieść o perle posiadającej wielką wartość. Obie przypowieści mówią o człowieku, który kupuje ten ukryty skarb oraz kupuje tę wielkiej wartości perłę. W obu przypadkach MacArthur twierdzi, że człowiekiem, który kupuje ten ukryty skarb i tę wielkiej wartości perłę, jest grzesznik, który nie posiada życia wiecznego. Tak więc MacArthur wierzy, że niewierzący kupuje swoje własne zbawienie. Problem z tym poglądem polega na tym, iż Pan Jezus Chrystus wielokrotnie powtarza w Piśmie Świętym, że nie my sami, ale to On kupuje nasze zbawienie. Na przykład kobiecie przy studni Pan Jezus powiedział, że zbawienie jest darem Bożym, Jana 4:10. To samo pisze apostoł Paweł w Efezjan 2, 8-9. Zbawieni jesteśmy łaską przez wiarę, nie sami z siebie. Jest to dar Boży, nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. W rozdziale 13 swojej książki MacArthur mówi o obliczeniu kosztów, aby narodzić się ponownie, aby zostać zbawionym. Prawda natomiast wygląda tak, że dla nas nie ma żadnych kosztów, ponieważ to Jezus zapłacił wszystko. Zapłacił 100%. To Jego zakończone dzieło oznacza, że Jego obietnica o tym, iż każdy, kto w Niego uwierzył, nie zginie, ale ma życie wieczne, jest prawdziwa i niezawodna. My absolutnie nie możemy kupić naszego zbawienia. Interesującym jest to, że słowo człowiek w obu tych przypowieściach rozumiane jest przez MacArthura jako oznaczające nas i że to my kupujemy własne zbawienie. Natomiast to określenie znajduje się również w przypowieści o pszenicy i konkolu, która poprzedza obie te przypowieści. Tam MacArthur mówi, że to wyrażenie odnosi się do Jezusa. Że to On jest tym, który sieje dobre nasienie, po czym pszenica zaczyna kiełkować, tak więc logicznym jest wniosek, że człowiekiem znajdującym ukryty skarb oraz tym, który kupuje perłę o wielkiej wartości, jest również Jezus. To Jezus jest tym, który zrobił już dla nas wszystko. To On kupił nasze zbawienie. To On zapłacił cenę. Dlatego też to nie my musimy pracować nad tym, aby dostać się do nieba. Do nieba dostanie się każdy, kto po prostu uwierzył w Jezusa Chrystusa i dlatego otrzymał i ma życie wieczne.